Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące nacjonalizmu, patriotyzmu i o swojej znajomości z Januszem Szpotańskim. Proszę Państwa, witam w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan José Potere, witam kochany panie Stanisławie. Dziękuję serdecznie za ostatnie odpowiedzi i mam kilka nowych pytań. Pierwsze, skąd się biorą w Polsce i jaki cel mają środowiska niby prawicowe, ale ostro nawiązujące do narodowego socjalizmu? Sam mam poglądy narodowe, katolickie, ale wiem, że są ludzie jeszcze bardziej skrajni, rasiści, chyba serio czczący III Rzeszę, nienawidzący Kościoła katolickiego i krzyczący o Perunach i innych tego typu ubeckich żygowinach i czystej rasie. No to ubeckie żygowiny, ileż ja tu dostałem cięgów za to od tych zwolenników turbosłowiańszczyzny, to na wołowej skórze by nie spisał, ale myślę, że odpowiedź jest prosta. No, sam pan częściowo sobie odpowiada, mówiąc, że to są środowiska niby prawicowe, bo jeżeli jakieś środowisko nawiązuje do narodowego socjalizmu, to jest takim samym prawicowcem, jak wybitny przedstawiciel socjalistyczny polityk Adolf Hitler. No, nie ma co ich tam wierzyć we wszystkie deklaracje, jakie oni tam wygłaszają. Poglądy pan powiada tak, mam poglądy narodowe, no to dobra, katolickie. Co to znaczy poglądy katolickie? Jest pan katolikiem, to znaczy wyznaje pan religię rzymskokatolicką. No i to, ale to nie jest pogląd polityczny akurat, tylko deklaracja religijna. A skrajni rasiści, no są rasiści. Rasiści, na czym polega rasizm? Uważają, że są różne rasy, co jest akurat prawdą, bo są, ale że jedne są wyższe niż drugie. To jest pogląd wyznawany przez narodowych socjalistów, bo przez bolszewików na przykład, to oni tam na rasy nie zwracali uwagi, chyba że należeli do partii wewnętrznej składającej się z samych rasowych Żydów, ale oni z kolei kładli nacisk na klasy. I bolszewicy chcieli ulepszyć świat w ten sposób, że zlikwidowali niewłaściwe klasy. A narodowi socjaliści chcieli ulepszyć świat, bo oni też dla naszego dobra to wszystko robili, że wtedy będzie świat lepszy, jeżeli się zlikwiduje niewłaściwe rasy. No, to jest mniej więcej to samo, bo likwidowanie niewłaściwych ras jest tak samo, wie pan, straszliwe, jak likwidowanie niewłaściwych klas. No i no, a tacy ludzie się biorą. No, niektórzy wykonują zadania. Ja na przykład podejrzewam, że do wszystkie te takie ideologie, nazwijmy to, które tak naprawdę są tylko jedna rzecz, stanowi wspólny mianownik, wrogość wobec Kościoła katolickiego, są inspirowane przez bezpieczniaków, którzy tam nigdy się nie pogodzili z tym, że tu Kościół katolicki, jak Stalin powiedział, że Boga nie ma, to nie ma i tyle. No, więc oni do dzisiaj, do dnia dzisiejszego nie mogą tego przeboleć, że Kościół nie został zniszczony, no i jej potomstwo się dochowali i to potomstwo daje się ćwierka z tego samego klucza, co widać na ulicach polskich miast. Drugie pytanie, czy zna pan projekt M-Kultura? Czy to teoria spiskowa, czy poważna sprawa? Z Wikipedii wiemy, że między innymi Rockefeller Commission przyczyniło się do ujawnienia projektu, czyli jakby zniszczenia go. Oni, pierwsze co bym pomyślał, to to, że oni mogli być pierwsi do sponsorowania. Nie znam tego projektu, znam natomiast inne projekty. Dwa lata temu odbyła się w Wiedniu taka konferencja, w której to tam Światowy Kongres Żydów postanowił, że wszystkie państwa europejskie i amerykańskie w
ogóle wszystkie państwa świata powinny zaangażować się w walkę z antysemityzmem i każde państwo powinno wpłacać na ten cel, przeznaczyć na ten cel 0,02% swojego produktu krajowego brutto. No, to nieźle by się Światowy Kongres Żydów obłowił, bo jeśli tylko wziąć pod uwagę PKB Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, no to już jest 10 miliardów dolarów co najmniej, a jak jeszcze inne państwa, och mój Boże, to antysemityzm wtedy by rozkwitnął, bo przecież jasne, że nie skończyłoby się tylko na takiej werbalnej walce, tylko jak już byśmy obydwoma nogami weszli w etap surowości, no to antysemitów by trzeba było likwidować. Najlepiej w tych chwilowo nieczynnych obozach koncentracyjnych, bo tam Antifa by się nimi zajęła i to Rudolf Hess tutaj by zacierał ręce w grobie. Proszę Państwa, i trzecie pytanie. Dlaczego niektóre duże miasta, na przykład Poznań, podaję ten przykład, bo mi blisko do niego, są tak skrajnie lewackie? Poznań ma bardzo duże zasługi niepodległościowe i narodowe. No ja nie wiem, czy Poznań jest tak skrajnie lewacki. W każdym mieście, również w Poznaniu, są lewacy i są ludzie normalni. Problem jest w tym, że prezydent Poznania, pan Jaśkowiak, jest lewakiem. No i to ryba psuje się od głowy, więc tu myślę, że Poznaniacy w większości swojej nie są lewakami, tyle tylko, że oni nie demonstrują na ulicach. Tymczasem lewactwo demonstruje i stwarza wrażenie, że to jest opinia całego miasta. Jakieś kilkadziesiąt, czy tam nawet kilkaset uczestniczek rewolucji Macic, to jeszcze nie cały Poznań. Nie ma co tak się tak tu generalizować. Artur Antonio Olszewski. Szanowny panie Stanisławie, mistrzu słowa. No, dziękuję bardzo. Regularnie powołuję się na pana... Pan na twórczość Janusza Szpotańskiego, szczególnie na towarzysza Szmaciaka. Mógłby pan opowiedzieć o pana relacji ze świętej pamięci panem Szpotańskim oraz pana refleksji co do towarzysza Szmaciaka. Zna pan cały poemat na pamięć. Pozdrawiam i zdrowia życzę, bo pogodne usposobienie już pan ma. Pozdrawiam serdecznie z Hagi. No, dziękuję bardzo za te pozdrowienia. Janusza Szpotańskiego poznałem niestety już kiedy był starszym panem. No, ale towarzyskie stosunki nawiązaliśmy, między innymi dzięki świętej pamięci pan mecenasowi Stanisławowi Szczuce i takiemu naszemu wspólnemu znajomemu, uczonemu doktorowi Markowi Zawadzkiemu. No i tak tam spotykaliśmy się dość regularnie na tak zwanych wódeczkach. Raz u Janusza Szpotańskiego, innym razem u mnie, innym razem jeszcze u pana Marka Zawadzkiego. No i to tam sobie miłe rozmowy prowadziliśmy. Jeśli chodzi o, no jeszcze Janusz Szpotański niestety zachorował. Nie był jeszcze wiekowym człowiekiem. Nie wiem, czy to więzienie tak mu się przysłużyło, czy co innego. W każdym razie zachorował, no i tam trafił do szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To już było po transformacji ustrojowej. I ówcześni dygnitarze no, znali Janusza Szpotańskiego, więc tam został umieszczony w takich komfortowych warunkach, bo sam miał taki pokoik, w którym tam był. No i ja go tam odwiedziłem na 2 tygodnie przed śmiercią. Wydawało mi się, że się z tego wykaraska, ale coś się tam wdało tak, że niestety umarł. Bo bardzo go żałuję, bo był znakomitym kompanem, jak to mówią, i do tańca, i na germańca. A wódeczkę lubił, owszem. No i co do towarzysza Szmaciaka, uważam, że jest to świetna satyra. Świetna satyra na, niestety nie znam na pamięć całego poematu, bo to jest długi bardzo, ale fragmenty pamiętam. Tam na przykład no, wielkim nieszczęściem jest ludzkości, że ma sąd błędny o wolności, bo wszystko zło się z tego bierze, że nie żyjemy w falansterze. No i tak dalej. Więc Janusz Szpotański i
Przy tym ta satyra jest bardzo pouczająca, bo on na przykład tam daje taką bardzo krótką, rymowaną recenzję ustroju socjalistycznego. Moim zdaniem jest arcytrafna, a jednocześnie zabawna. Tam pisze, jak to Rurka, taki kombinator, tam partyjniak i tak dalej, były Łubek, jak Rurka widzi system socjalistyczny. Jako tłocząco ssącą pompę, widzą ten system jego oczy, która jak gigantyczne serce pompuje z dołu, z góry tłoczy. Tam pompa zasysa ludzką pracę bardzo tamtego metodycznie, by je przerobić w swych komorach na płace oraz inwestycje. Płace spływają cienką rurką, a inwestycje wielką rurą, jako że coś tam ta różnica, celem systemu i naturą. Nie po to bowiem tego, żeby jest socjalizm, by prolet gnuśniał w dobrobycie, lecz aby wizje gigantyczne tytanów myśli wcielać w życie. No to tak jest poemat nieśmiertelny, towarzysz Szmaciak. Pan Konstanty Dzikowski. Witam serdecznie, panie Stanisławie. Mam dość osobiste pytanie. Chodzi pan na msze trydenckie, czy na msze, tu w nawiasie, nie normalne, wprowadzone po II Soborze Watykańskim? A jeśli na trydenckie, to na indulty, czy może do bractwa świętego Piusa X? Pozdrawiam z Panem Bogiem. No, bywałem na mszach trydenckich, zresztą mój Boże. Ja za mojego dzieciństwa, to innych nie było. Przecież ja byłem ministrantem w dzieciństwie i pamiętam, że msza trydencka rozpoczynała się od tego, że u stopni ołtarza, jeszcze nie bez wchodzenia na stopnię ołtarza, u stopni ołtarza była modlitwa. Najpierw ksiądz zaczynał et introibo ad altare dei, a ministrant ci odpowiadali ad deum quilitificat juventutem meam, co się wykłada, że ksiądz mówił i przystąpię do ołtarza Bożego, a ministranci do Boga, który uwesela młodość moją. Także pamiętam mszę trydencką w odróżnieniu od rytu łacińskiego, który jest inny, to nie jest msza trydencka, tylko że to po łacinie się odbywa. Natomiast no, nie mam takich okazji, żeby chodzić na msze trydenckie, tylko w moim kościele parafialnym na Tamce, kościele pod wezwaniem świętej Teresy, odprawiają się msze te, które nazywa pan nienormalnymi. No, one nie są takie nienormalne. No, jest to protestantyzacja liturgii pewna, dobrze jak nie judaizacja. Judaizacja też postępuje, o teraz akurat jest Adwent i kiedyś tego obyczaju nie było, nie pamiętam w każdym razie z młodości, żeby w Adwencie był taki wianuszek z czterema świecami symbolizującymi cztery tygodnie Adwentu i każdego tygodnia się zapala świecę. To jest bardzo podobne do obrzędu Chanuki. Więc to ja w tym dostrzegam judaizację kościoła katolickiego, czy liturgii katolickiej. No, niepokoi mnie to, muszę powiedzieć, no ale to nie mam na to wpływu niestety. Także, a gdzieś kiedyś chodziłem, tam były msze trydenckie u świętego Benona, kiedy było nabożeństwo żałobne za duszę świętej pamięci mecenasa Stanisława Szczuki, to też właśnie msza trydencka była w kościele na Karolkowa, ale to tak od okazji do okazji. Pan Robert Frączek. Szanowny panie Stanisławie, dlaczego powszechnie uznaje się rewolucję francuską za wydarzenie pozytywne? No powszechnie, nie tak znowu powszechnie, bo tam niektórzy są krytykami. Jak we Francji byłem, to tam mówiono tak, że jak niektóre okiennice się zatrzasnęły podczas rewolucji francuskiej, to do dziś dnia są zatrzaśnięte. Są rozmaite środowiska, także to, że tak powiem, medialna hałastra uznaje to, bo to z powodu braku, że tak powiem, takiego dogłębnego wykształcenia, to jak tam jest taki rozkaz, że rewolucja francuska to było wydarzenie pozytywne, no to my wszyscy uznajemy je za pozytywne zgodnie z myśleniem stadnym, ale to nie jest takie powszechne.
I tutaj dalej pan Frączek pisze, jak wiadomo, była to rewolucja, która zapoczątkowała późniejsze rewolucje komunistyczne. No to już ci prawda, no wszystko się zgadza. Właściwie w rewolucji francuskiej późniejsze rewolucje to się stanowią takie odwzorowanie rewolucji francuskiej, bo najpierw tam się walczy z tyranami, a potem już tam poszczególne watahy rewolucyjne walczą o to, kto kogo tam zeżre i obrabuje. Więc to tak, to rewolucja francuska była właśnie taka. Czy jest możliwość zdobycia autografu od pana? No jest możliwość. Moim wydawcą jest wydawnictwo Capital Book i tam oni są w internecie, się ogłaszają. Wydawnictwo Capital Book ma siedzibę przy ulicy Tenisowej w Warszawie, Tenisowej 8, jeśli dobrze pamiętam. Więc proszę się tam zwrócić o jaką książkę z autografem, to ja oczywiście podpiszę. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam z Chicago, pisze pan Frączek. Dziękuję bardzo za pozdrowienia. Pan Daniel Romański. Szanowny panie Stanisławie, mam do pana kilka pytań. Według pana, jakie mocarstwo w historii świata u szczytu swej potęgi miało największy wpływ na kształt polityki globalnej? No to dwa państwa bym wymienił. Imperium Brytyjskie. W XIX wieku, właściwie XIX i na przełomie wieku XIX-XX, niewątpliwie Imperium Brytyjskie ogromny wpływ na kształt polityki globalnej wywarło, a drugie takie mocarstwo to Stany Zjednoczone. Zresztą nadal wywierają ogromny wpływ. Teraz próbują Chiny wywierać taki wpływ. Jeszcze w latach 70. Związek Sowiecki próbował taki wpływ wywierać, ale to okazało się nietrwałe. Natomiast wpływy Imperium Brytyjskiego i Stanów Zjednoczonych jak na razie wyglądają na trwałe. Drugie pytanie. Który władca według pana odcisnął największe piętno w historii ludzkości? No, to zależy od o której części ludzkości się mówi, bo piętno na historii ludzkości wywarł cesarz Shi Huangdi na Chiny. Ogromne piętno wywarł, ale w kręgu cywilizacji zachodniej, no to myślę, że takim człowiekiem był cesarz Oktawian August, potem był Karol Wielki. Dwaj tacy, to tych dwóch bym wymienił. Tam największy wpływ obydwaj na dzieje Europy wywarli. Po trzecie, co pan sądzi o królu Filipie II? Czy nie uważa pan, że u władca jest aż za bardzo na marginesie historii tylko z powodu, że miał tak wielkiego syna? No rozumiem, że z tego wielkiego syna to ma pan na myśli Filipa Macedońskiego. Rzeczywiście trochę jest zapoznany, trochę jest w cieniu swojego syna Aleksandra. No ale bo Filip II rzeczywiście umożliwił te sukcesy swojemu synowi Aleksandrowi, bo zreformował armię macedońską, no i umocnił Macedonię jako państwo, dzięki czemu Aleksander mógł to dzieło kontynuować i zbudował ogromne imperium. Filip, cokolwiek by o nim nie powiedzieć, takiego imperium nie zbudował. Jest jeszcze taki historyk amerykański Warren Carroll, który napisał historię chrześcijaństwa wielotomową, chyba siedmiotomową historię chrześcijaństwa, i on tam w pierwszym tomie powiada, że właściwie nie wiadomo po co to było to imperium Aleksandra Wielkiego. Bo tak jak meteor się pojawiło, jak z jego, że tak powiem, śmiercią to się długo nie utrzymało, porozpadało się na te satrapie tam tych diadochów. Ale, powiada Warren Carroll, jeżeli spojrzymy na to z innego takiego szerszego punktu widzenia, to mówi, jaki sens historyczny miało Imperium Aleksandra Wielkiego. Ano upowszechniło język grecki na ogromnych obszarach ówczesnego świata. A pierwsze Ewangelie, powiada Warren Carroll, były pisane w języku greckim, więc Imperium Aleksandra Wielkiego było taką orką
pod przyszły zasiew chrześcijański. No widzimy, jak to różne rzeczy można tutaj wyciągać, różne wnioski. Postscriptum, powiada pan Daniel Romański, jestem pana wielkim wielbicielem i liczę, że po tak zwanej pandemii odwiedzi pan Lublin. No ja też liczę, że odwiedzę Lublin. Lublin to tak, sentyment mam ogromny do Lublina. Franz Posypka Kołocz. Szanowny panie Stanisławie, proponuję z mojej strony nieco oderwać się od bieżącej polityki na rzecz historii. Kiedyś oglądałem film, w którym omawiał pan kilka bitew. Stąd myślę, że moje pytanie będzie na miejscu. Którego z polskich generałów okresu II wojny światowej szanuje pan najbardziej i dlaczego? Mam na myśli oczywiście dowódców 39 lub polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Pozdrawiam, życzę wszelkiej pomyślności. No jeśli chodzi o 39 rok, to żadnego, dlatego, nie dlatego, żebym ich wszystkich tam potępiał czy lekceważył, tylko po prostu żaden nie miał okazji, żeby się wykazać. Niektórzy byli kiepskimi dowódcami, ale mniejsza o to. Natomiast jeśli chodzi o polskie siły zbrojne na Zachodzie, no to generał Anders oczywiście, który był no, lubiany przez swoich żołnierzy, między innymi za ten sukces pod Monte Cassino, a drugi to generał Maczek był takim dowódcą, można powiedzieć, szczęśliwym. No to szczęście na wojnie jest bardzo ważne, w związku z tym dwóch bym wymienił. Pan Kamil Warsawicz Warzycha. Po wysłuchaniu cykielu numer 139 pana opinii na temat braku ducha rewolucyjnego w narodzie polskim, chciałem zapytać pana, jakie jest pana zdaniem tego przyczyna. Dlaczego w Polsce nigdy nie miało miejsca zdarzenie pokroju rewolucji francuskiej, które dogłębnie zmieniłoby kształt społeczeństwa? Chodzi mi o brak inicjatywy zrywu polskich niższych warstw społecznych w celu poprawy swego losu. Czy niższe warstwy społeczne dalej tkwiłyby w ciemnocie i pańszczyźnie, gdyby nie obowiązkowa edukacja w zaborach pruskim i austriackim? No to niezupełnie prawda, że takich zrywów nie było, bo na przykład powstanie kościuszkowskie było bardzo podobne do rewolucji francuskiej, tyle że ono głównie tam było w miastach, na wsi już tam rejonów wiejskich nie ogarnęło. Natomiast no, ja bym powiedział tak, że przyczyną tego braku ducha rewolucyjnego, jak pan to nazywa, są powstania. Bo są powstania i w powstaniu kościuszkowskim, i w powstaniu listopadowym, i w powstaniu styczniowym. Została ci reprezentanci ducha rewolucyjnego zostali po prostu wydrgnięci. Zostali pozabijani albo uciekli za granicę i tam w sposób bardzo ograniczony mieli wpływ na zachowanie tej podstawowej masy narodu polskiego. Państwa polskiego nie było w wieku XIX, kiedy kształtował się wiodący prąd polityczny, ideologia nacjonalizmu. I w Polsce wbrew interesom państw zaborczych Liga Narodowa podjęła próbę, jak się okazało udaną, zaszczepienia świadomości narodowej polskiej w tej warstwie, w tych właśnie warstwach niższych. To nie tylko edukacja obowiązkowa, bo przypominam, że na przykład w zaborze austriackim od czasów rządu namiestnika na Galicję Agenora Gołuchowskiego administracja i oświata zostały całkowicie spolszczone. I tam były po prostu polskie szkoły. W tych polskich szkołach wykształcili się ludzie, którzy potem po odzyskaniu niepodległości, to był jedyny zabór, gdzie Polacy mieli doświadczenia administracyjne. Dlatego ci galicyjscy urzędnicy później byli wszędzie właściwie, tam nawet się takie rozmaite antagonizmy wytwarzały między Galileuszami, a tam nie Galileuszami, ale myślę, że to taka przyczyna jest. No i było powstanie warszawskie przecież. To nie, naród polski się bardzo wykrwawił. To nie z gnuśności
tylko z tego, że się wykrwawił. Kardynał Wyszyński kiedyś ze Stefanem Kisielewskim tak dyskutował i mówi: naród polski jest tak wykrwawiony, tak poraniony, że naszym zadaniem jest lizać mu te rany, a nie wsypywać sól tam i nacierać solą. No, bardzo dużo racji jest w tej opinii. Pan Daniel D.P. Szanowny panie Stanisławie, jaka jest pańska opinia na temat zemsty? Jeśli za źródło brać Biblię, to możemy tam przeczytać, że mszczenie się jest niewskazane. Ba, powinniśmy kochać wrogów, czynić dobrze tym, co nas nienawidzą i błogosławić tych, co nas przeklinają. Czy wierzy pan w karmę i że każdy dobry lub zły uczynek w konsekwencji do nas powróci? No, myślę, że tutaj ja bym się polemicznie odniósł do tego, co pan pisze, że jeżeli Biblię bierzemy pod uwagę, to nie ma pan racji, dlatego że w Starym Testamencie o zemście to jest bardzo dużo i to w tonie apologetycznym. To rzeczywiście w Nowym Testamencie, w Ewangelii, zemsta jest raczej piętnowana. I jeśli chodzi o nadstawianie drugiego policzka i tak dalej, miłowanie tych, co nas nienawidzą, to ja to rozumiem, to żaden ze mnie teolog, ale ja to rozumiem właśnie jako powstrzymywanie się od zemsty. Powstrzymywałem się od zemsty, no bo nie od obrony koniecznej, bo powiedzmy sobie, jeżeli przyjdzie jakiś sotnia kozaków na przykład i jakiemuś jego mościowi zgwałci córkę, no to on nie powinien chyba w ramach drugiego policzka zaoferować im następnej córki, prawda? Nie, obrona konieczna jest dozwolona i Kościół katolicki niczego innego nie mówi. Natomiast zemsta rzeczywiście, no, muszę powiedzieć tak, że im starszy się robię i tam parę takich niesprawiedliwości w życiu doświadczyłem. Czasami miałem takie uczucie, żebym się chętnie zemścił, ale po namyśle doszedłem do wniosku, że mnie samego by to zniszczyło. Samego mnie by to zniszczyło, dlatego żebym właściwie no, musiałbym się dopuszczać czynów, które bym potępiał. Więc rzeczywiście lepiej się nie mścić. Natomiast no, dobre uczynki wracają w różnych zresztą postaciach do człowieka, podobnie jak i złe. No, jak ktoś zbroi, to się potem na nim mści. Także jeśli to się nazywa karma, no to nie to, że wierzę, bo to nie ma w co wierzyć. To jest oczywista oczywistość. Wiem, że tak jest. Pan Daniel D.P. jeszcze pyta. Szanowny panie Stanisławie, czy znani są panu starożytni poeci perscy, tacy jak na przykład Hafez, Sadi, Firdowsi i inni? Czy zgadza się pan ze stwierdzeniem, że słowa, które wypowiadamy, mają moc twórczą i że nasze życie może podążyć w kierunku wypowiadanych słów dobrych lub złych? No nie znam niestety tych perskiej literatury, nie znam. Jeden chyba tego Hafiza właśnie wierszyk czytałem, ale już nawet go nie pamiętam. Podobał mi się, bardzo ładny. Natomiast czy słowa mają moc twórczą? Pewnie mają, dlatego że słowami można kogoś zachęcić do jakiegoś postępowania, czy nawet można go no, nie tylko zachęcić, ale skłonić, sprowokować, podobnie do zbrodni i tak dalej. To słowa mają ogromny potencjał. Zresztą, jakby miało być inaczej, kiedy początek Ewangelii świętego Jana zaczyna się tak: na początku było słowo, więc słowa mają potężną moc twórczą. Mówię w sensie dosłownym, dlatego że no, obecnie jest taka popularna teoria wielkiego wybuchu jako początku wszechświata. Z takiego punktu matematycznego wytrysnął bombę energii, z którego powstał wszechświat.
Więc to nawet tak jako przenośnia poetycka, ba mało tego, echo tego wybuchu jest, nadal występuje w postaci promieniowania tła. Więc to bardzo pasuje do tego stwierdzenia z początku Ewangelii Świętego Jana, że na początku było słowo. Grzmot tego słowa słyszymy jeszcze dzisiaj. No ale jak było na początku słowo, to musiałby być ktoś, kto to słowo wypowiedział. I to ktoś musiał istnieć poza czasem i poza przestrzenią, dlatego że czas i przestrzeń rozpoczęły się właśnie w momencie wielkiego wybuchu. Bardzo moim zdaniem warto się nad tym zastanawiać. Jak się człowiek zastanawia nad takimi rzeczami, to pokory trochę nabywa. I kolejne pytanie pana Daniela D.P. Czy zna pan, czy szanowny panie Stanisławie, czy zna pan książkę Cmentarz w Pradze Umberto Eco? Zgadza się pan z cytatami z tej książki, że spośród księży najmniej godnych rząd wybiera najgłupszych i mianuje ich biskupami oraz że fanatycy to najgorsza hołota, bo przez nich upajających się mętnymi chyba hasłami wybuchają wojny i rewolucje. No nie wiem, bardzo, znaczy nie znam tej powieści to przede wszystkim. Poza tym no, wydaje mi się, że te cytaty, które pan przytoczył, to są trochę nadmiernie uogólniające, dlatego że no, znam paru biskupów i znałem na przykład, no, to znałem, miałem przyjemność, zaszczyt właściwie osobiście się zetknąć i to dwa razy z księdzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim. No i wszystko bym mógł powiedzieć, tylko nie to, że był najgłupszy. No, to byłoby bardzo niegrzeczne i przede wszystkim nieprawdziwe. Fanatycy to najgorsza hołota, bo przez nich upajających się mętnymi hasłami wybuchają wojny, rewolucje. No, fanatycy. Kto to jest fanatyk? Ten, który naprawdę wierzy w to, co mówi. No, to nie jest tylko wada. Może jeżeli uważa, że narzucanie innym swojego poglądu siłą jest zaletą, no to wtedy rzeczywiście wojny i rewolucje wybuchają, ale jeśli nie robi tego, tylko sam niezachwianie w coś wierzy. No na przykład jak pierwsi chrześcijanie, którzy niezachwianie wierzyli w swoją religię. Bardzo piękne świadectwo wystawił im Pliniusz Młodszy, który był gubernatorem Bitynii i w liście do cesarza Trajana pisze tak, bo on tam ma problem z chrześcijanami, to było mniej więcej około 100 lat po Chrystusie. No i powiada, że ci chrześcijanie, ponieważ już było ich całkiem sporo i panowała jeszcze taka opinia, że powtórne przyjście Chrystusa to jest kwestia najbliższych tam lat albo nawet miesięcy, a najpewniejszym biletem wstępu do nieba, do zbawienia, to jest śmierć męczeńska, więc czasami się zachowywali wobec rzymskich władz wyzywająco. No i to był problem Pliniusza Młodszego, który radzi się cesarza Trajana, jak ma z nimi postępować i powiada tak. Tych, którzy tam chwytał i się wypierali przynależności do sekty, to natychmiast zwalniałem, bo prawdziwego chrześcijanina żadna siła nie może do tego zmusić. No to chyba byli fanatykami, prawda, ci prawdziwi chrześcijanie, ale to przynosi im tylko zaszczyt. Proszę Państwa, i tym optymistycznym akcentem, tym takim pochlebnym wspomnieniem pierwszych chrześcijan kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi i do zobaczenia przy cykielu następnym. Proszę bardzo. Pan powiedział? Tak. Prowadzę z pobliskiej miejscowości. I my tam mamy taką strefę przemysłową, która to ten daje 50 paru ludzi, miejscu myślę, że 10. Ja mieszkam w tej ulicy, która prowadzi do tej strefy. Praktycznie nie słyszę języka swoich sąsiadów, są starsi ludzie na tym domach, ale cała młodzież, jaka tam funkcjonuje, młodzież, mówię, że świadomi młodzież, są ludzie przed 30, po 30, bo starszych nie widuję, no to z tych 2,5 tysiąca około 50-60% to są młodzi Ukraińcy, którzy nie mieszkają indywidualnie.
oni się blokują, żyją gromadnie, żyją w kolektywach, to są lokalne zespoły. Ze starszego pokolenia już dzieci chodzą do lokalnych szkół i wrastają. Trudno im z tego robić zarzut, bo Polacy też tam, jak gdzieś są w obcych krajach, to się tam raczej trzymają ze sobą. To, no tak, wie pan, nie to jest niebezpieczne, tylko pytanie, bo ja nie mam zbyt wysokiego mniemania na temat polskich tajnych służb. Nie mam zbyt wysokiego mniemania. No przeciwnie, uważam, że to lepiej, czasami tak myślę, że lepiej nie mieć żadnych niż takie. Bo jak nie mamy żadnych, to wiemy, że nie mamy i tam mamy oczy dookoła głowy, siedzimy jak na szpilkach, prawda, a jak myślimy, że mamy, a to właśnie nie mamy. To jeszcze gorzej, bo lepiej nie mieć żadnych informacji niż fałszywe. Lepiej nie mieć żadnych informacji niż fałszywe. Ale no, nie wiem, może ja przesadzam w tym krytycznej ocenie. No więc, tak, no ja między innymi na podstawie własnych doświadczeń, bo się dowiedziałem przypadkowo zresztą, że w 2012 roku byłem figurantem tak zwanym w kombinacji operacyjnej pod tytułem Operacja Menora. No co się okazało, że Waldemar Łysiak, Jerzy Robert Nowak i ja planowaliśmy jakiś straszliwy zamach, nawet nie wiem jaki, bo to tak, coś tak strasznego, że nawet sami przed sobą żeśmy to trzymali w tajemnicy. W rocznicę powstania w getcie warszawskim. No i energiczna akcja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapobiegła tej straszliwej zbrodni. Rozumiem, że we wszystkim były prawdziwe tylko pieniądze, którymi ci się podzielili tam jako premią za udaną operację. Więc jeżeli o tak to wygląda, to mówię, lepiej nie mieć żadnych służb niż od takie błazeństwa, które robią. No, bo to rzeczywiście daleko z tym nie zajedziemy. Mamy też takie wypowiedzi, chociażby premiera Morawieckiego. Żeby wyposażyć ich w 500+, oczywiście nadawać szybko program 500+, nadawać rodzina 500+, chciałbym powiedzieć, nadawać obywatelstwo, prawda, tutaj mówi się też o ZUS-ach, tego co już rozwiązane, więc jest to sztuczne kreowanie mniejszości przed wojną, drugiej Rzeczpospolitej było 14% tutaj. Więc tutaj jest nas żeby nie tworzyć mniejszości. Mówił redaktor, to znaczy właśnie o tych takich paleniu domu, o stypiacjach i tak dalej, no to ONU, czy organizacja Ukraińska coś zrobiła, to już weź w zasadzie można powiedzieć jako też agentura w jakiś sposób służb specjalnych już wówczas. No tak, więc to mają przetrenowane właśnie, to nic, tylko odgrzebać tam stare instrukcje i tyle, no. Powiem jedną rzecz, że nigdzie ani razu nie usłyszałem w mediach, ani razu nie usłyszałem zwrotu nazizm ukraiński, myślę o nacjonalistach, w ogóle nie myślę o nazistach. Tymczasem jakby tezy czy hasła ogłoszone przez Banderę w 1938 roku w Rzymie, na drugim zjeździe, stricte pasowały do ideologii, wyłożył się stricte z nimi. Czy ideologia Dolcowa i tych innych. Tak, więc po prostu mówią. Proszę pana, więc ja bym trochę pana uczulał na to, żeby tak z tym nazizmem nie patować, bo nazizm też jest wynalazkiem powojennym. W czasie wojny o żadnych nazistach nikt nie słyszał. To były Niemcy, to byli Niemcy. I tak, naziści się pojawili po rozmowie, jaką w 1960 roku przeprowadził w Nowym Jorku ówczesny izraelski premier Dawid Ben-Gurion z kanclerzem niemieckim Adenauerem. Po tej rozmowie okazało się, że sprawcami II wojny światowej i wszystkich tam ekscesów nie byli wcale dobrzy Niemcy, tylko byli źli naziści.
A nie, jeżeli Niemcy mieli cokolwiek z nimi wspólnego, to tylko tyle, że Niemcy były pierwszym krajem okupowanym przez nazistów. W ten sposób Niemcy ze sprawców jednym susem przeskoczyły do pierwszego szeregu ofiar. No majstersztyk, prawda, ale to stąd się naziści. No i teraz gdzie tych nazistów, gdzie oni są? Rozpłynęli się w nocy i mgle, aż dopiero prasa międzynarodowa 11 listopada ich wykryła w Polsce i to od razu w imponującej liczbie 60 tysięcy, prawda? Jak powiedziałem w Radio Maria, takie liczby żyją własnym życiem. Pewnie już tak zostanie. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, to podobnie jak liczba 6 milionów. Ta liczba 6 milionów pojawia się po raz pierwszy już w drugiej połowie wieku XIX, kiedy o Hitlerze jeszcze nikt nie słyszał. Hitler jeszcze się nie urodził, nie zdążył. Ale te 6 milionów już się pojawia. W różnych zresztą tam okolicznościach. Raz tak, raz tak, raz tak. No i już tak zostało. A teraz kto nie wierzy w tę liczbę, to może się zostać skonfrontowany z surową ręką sprawiedliwości ludowej. Prawda? I powinien, to takiej szkoły z nachajem, prawda, to jasne, da. Nie tam szkoły takiej, tej, tylko takiej tradycyjnej. To jest, tak jak pan powiedział, majstersztyk, przerobienie nazistów, na tych tamtych sprawców, a nie co za ofiary. No to jest, ale tak, to... Ja miałem tą przyjemność, że ślatem mieszkałem i czasem oglądałem te stare filmy. Wszyscy Niemcy byli przeciwko Hitlerowi. No, a jak patrzę na tych wiecach, na których było 1,5–2 miliony ludzi, nikt ich nie pilnował, nikt ich nie spędzał, wszyscy darli się hajem. Nie, to wie pan... Wszyscy się tak krzyczeli, a żeby to przydał, nie. Tak, ja miałem znajomego Niemca, który miał psa starego. I ten to już na pewno nie był hitlerowcem. W każdym razie no, nie wyglądał na takiego, żeby był. I ona tak to w starych czasach mówi, że no, ona wierzy na Hitler, no tam co on tego co robił. No. Ale wie pan, ale był porządek. No, czy było godzina 10, 11, 12 czy pierwsza w nocy, nikt mnie nie zaczepił. Jak nie zaczepił, to następnego dnia był w obozie. Proszę pana, no, jak on mnie nie tak, no sam tak, sam to zauważyłem, jak z obozu, tam z bramy obozu oświęcimskiego ktoś ukradł ten napis Arbeit macht frei, no to ja też zauważyłem, że co tu mówić o postępie, kiedy za Hitlera taka rzecz by się nie zdarzyła. Niemiecka odpowiedź na deklarację prezydenta Trumpa, niemiecką odpowiedzią na deklarację prezydenta Trumpa była wizyta prezydenta Steinmeiera, niedawna wizyta w Moskwie. Po co tam pojechał prezydent Steinmeier? Po to, żeby zacieśnić strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. Otwartym tekstem to powiedział, przyjechałem tutaj po to, żeby zbliżyć nasze kraje, które się w ostatnim czasie nadmiernie od siebie oddaliły. No trudno to jaśniej wyrazić, prawda? To jest niemiecka odpowiedź, nie jedyna niemiecka odpowiedź, bo jak powiadam, Niemcy będą próbowały odzyskać swoje wpływy w Europie Środkowej, a przede wszystkim będą próbowały doprowadzić do przesilenia politycznego w Polsce, żeby w efekcie tego przesilenia doszło do zmiany rządu, który Polskę z projektu Trójmorza wycofa. A bez udziału Polski projekt Trójmorza po prostu nie ma żadnego sensu. No i najłatwiej tutaj w ten sposób go storpedować. I jestem przekonany, że mamy chwilową pieredyszkę, dlatego że w Niemczech nie doszło, załamały się rozmowy koalicyjne, mamy kryzys polityczny przedłużający się i dlatego jeszcze mamy tutaj miesiąc, może dwa miesiące spokojnego słońca w Polsce, ale kiedy w Niemczech sytuacja się unormuje, to ten okres spokojnego słońca się skończy i kolejna kombinacja operacyjna będzie w naszym nieszczęśliwym kraju zastosowana, bo tu Niemcy już nie mogą czekać. Wobec takiej deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych, Niemcy wiedzą, że już nie mogą czekać, nie mogą dopuścić do tego, żeby ten projekt został zrealizowany.